Siema, siema, dzisiaj jedziemy dalej. Mam już 20 level, zaraz będę robił zmianę profesji questika, ale chcę wam najpierw pokazać te dwa levele, gdzie zrobiłem i co zrobiłem i jak zarabiałem. Czyli ciśniemy kontynuację tego poprzedniego filmu. No to teraz tak, 18 level, zakończyłem tam się bawić z tymi grzybkami i z orkami, te questy zakończyłem, ale się dowiedziałem, że od 18 levelu bierze się questa tutaj też za grodzkiem takim, zaraz wam pokażę. Ale pierwsze co, idziecie do gościa, tego szefa tutaj, tego kościoła w tej wiosce elfów. Zagadujecie do niego i od niego dostaniecie questa. Ja już tego questa zrobiłem. Tam do 3 NPC-ków trzeba iść, tylko tam nie ma, i później chyba parę orków zabić. Także nie ma problemu z tym. I dostajecie za to 3000 shotów znowu. Dostałem tych shotów 3000. Do tego dostałem dagger, którego obchnąłem w sklepie za 12 tysięcy. No i są te kryształy takie, co tutaj grają, nie? Te melodyjki śmieszne. No to jest pierwsze, to sobie zróbcie. To jest na shoty. I teraz wam pokażę wam questa, gdzie dostaje się adenę. Prawie 6 tysięcy adeny się dostaje i to jest za grodzkiem. I ten pan nazywa się Astaron tutaj. 18 level prawdopodobnie trzeba mieć, żeby te questy brać od niego. Będziecie mieli nad nim taką wykrzyknik, czy tam znak zapytania. Ja już mam zrobione, oddaję. 5810 dokładnie za tego questa się dostaje pieniędzy. Biorę go jeszcze raz. Tyk. I już pokazuję, gdzie to się idzie. Tutaj kwestia teraz z tego SOE. Jak chcecie trochę więcej expa, trochę mniej kasy, no to robicie sobie... Robicie sobie scrolle, kupujecie, a jak nie, to robicie unstacka i 5 minut czekacie. No albo bieganie, ale bieganie chyba dłużej trwa niż unstack. Już wam pokazuję, gdzie to trzeba iść. Jasmine, teleport i teraz Spider Nest. Tam się robi tego questa, on kosztuje 1800 pieniążków. Jest dość dużo, ja nie korzystałem z tego teleportu jeszcze ani razu. Ja biegłem sobie ze Swaplandu lub można biec z Neutral Zona, ale lepiej mi się biegło ze Swapland, nie? 480 to są 2,5 potwora i macie jakby kasę odzyskaną. Teraz na potrzeby filmiku jakby poświęcę te 1800, żeby wam pokazać, gdzie tutaj to się farmi. No, tutaj będzie pełno ludzi. Nie wiem, czy wiecie, ale już ten taki, te moby, co ich tam tak dużo się pojawiało, oni to już naprawili. W sensie przywrócili do tego tak, jak być powinno. Broń sobie zaupgrade'owałem do Apparent Staff. I już mam prawie 100 tysięcy, 110 tysięcy potrzebuję, żeby do topki no-grade'owej. Także ja sobie tutaj po zrobieniu klasy przyjdę tutaj znowu robić questa i sobie zrobię top no-grade'a. Bo pytaliście mnie w komentarzach, czy będę na D zbierał, czy na topkę. Jednak zrobię topkę. Shoty są tańsze, nie trzeba kupować od krasnali. I tak będę sobie tutaj działał. A później najwyżej się to wszystko opchnie. No, mobów mniej, ludzi tyle samo, także... Te saki venomowe nie lecą tak dobrze jak z grzybków. Trochę bardziej trzeba się napracować. Dalej. O, wszystkie te... O, tam jest więcej pająków. Dobra, idziemy tam. Tutaj piękne treny ludzie robili. Ja już na 20 levelu też będę miał AOE. To też będę już AOE grał. Żeby trochę więcej kasy jeszcze zaoszczędzić. Znaczy zarobić w sumie. No, ale masakra jest. Chyba za wcześnie trochę ten... Trochę te moby... I co? Ostatnio tam byłem. Tam było lepiej. O, nie zdążyłem. Dobra. Z tego nie leci, trzeba bić te co trucizny dają. Tych prowlerów nie leci, leci z tych tarantul, tych takich, o tego, ze spiderów leci. Dobra. Tak, zazwyczaj jedna mana cała mi nie starczała na to, żeby to zrobić. Ja już teraz wiem, trochę dałem ciała, bo mogłem na 19 levelu questa zrobić sobie. I przed końcówką 19 levelu jeszcze iść po buffa, bo teraz już nie będę miał empa. Od 20 już nie ma empa.
Także może być trochę gorzej, no ale jak będę miał na 20 levelu lepsze skille, no to powinny mi to wynagrodzić jakby, nie? No i tutaj już jest więcej pajączków. Mówię, to trzeba poszukać, bo nieraz ludzie migrują, tak samo jak ja. Każdy szuka moba. O, wpadł pierwszy woreczek. Lecimy. Najgorzej jak właśnie napoczniesz sobie moba, a oni ci dobiją, a za dobicie jest itemek, a nie za napoczynanie. Tutaj uważajcie, jest trucizna, na początku trzeba wydropić albo wziąć Z2 sobie kupić te antidotum. Ja już mam 14, ale to wszystko jest z dropa, bo praktycznie ta trutka zżera całe życie. No, teraz będzie trzeba się uśmiechnąć już do tego, do jakiegoś Eseka. Eseki empy mają na 30 poziomie. To też tak nie jest tak hopsiup. Empy? Nie, VR-ki mają na 30. Empa to ma chyba od razu. Kurde, to muszę zweryfikować. Ostatnio o VR mówili. No to VR-a ma na 30, a empa to nie wiem, ale chyba 20 od razu dostanie. Zdaje. Zrobimy tego, tą jedną manę, nie będę was tutaj męczył, bo już widzieliście jak to się odbiera. Ale mówię, teraz właśnie dostałem informację, znaczy dostaliśmy wszyscy na Discordzie, że właśnie ten respaw tych mobów został już teraz wywrócony w większości lokacji. Kurde. I teraz już nie będzie tak różowo. Dobra, pamiętajcie, że na 40 levelu też jest tam jakiś ten. Na 40 levelu, to jak dojedziecie, to na razie jest tam jakaś blokada, że tego nie opłaca się expić. To jest tak, żeby ten serwer jakby równo rósł mniej więcej. Dają szansę wszystkim. Dokładnie nie wiem, na czym to polega, ale coś takiego jest, że wiem, że po 40 levelu póki co nie ma sensu expić. Ale wiecie, 40 levelu to jeszcze daleka droga w moim przypadku i pewnie w większości graczy. No ale na pewno są takie kozaki, co koło 30 już biegają, jak nie lepiej. Na stronie chyba Reborna można sprawdzić ten... są statystyki z levelami. No i wpadło 3, mam 200 many. Zazwyczaj koło 6-7 mi się udaje na manie robić, średnio, woreczków. Ale to mówię, bez ksucia by musiało być, nie? No wczoraj też już trochę ekspiłem. Także mówię, tutaj już dwa levele zrobiłem. Na tej miejscówce. Jest bardzo przyjemna, mówię, dużo tych pająków tu było. Teraz jest faktycznie trochę mniej. I tutaj na przykład 4-5 magów w kółeczku sobie stało, był jeden puller. I AOE takie szło, że koniec, nie? A najwięcej sorców, nie? Bo one tutaj mają... Znaczy sorców, wizardów tych ludzkich, human wizard, nie? Bo one na ogień są, nie, mają wrażliwość. More damage 15%, także. No, jak tam? 3, no 10. No nie daje na razie. Maszynka nie daje, tak bym chciał. Biegniemy. No, ale mówię, zrobię level, zrobię 100 tysięcy ponad, już będę miał topkę broń. No i później będziemy dalej. Później nie wiem, później na następną broń będziemy zbierać. Zobaczymy. Okej. Herbówka. Brakuje herbów, to. Każdy, kto gra magiem, to... Na bank mu brakuje herbu. No, tych powlery tylko jak spadają, nic więcej. Kasy też nie za dużo. Tyk, dobra. No i co, jeszcze ze 2-3 moby zabiję i mam tylko 3 worki. O. Dobra, te 3 i trzeba uciekać. Te 3 i trzeba uciekać. A? Kupiłem sobie też testowo te blesy.
i są dużo lepsze, oczywiście to wiadomo, ale także na strzał tutaj mam potwory. Ale skoro dostałem za friko, bo już mi się kończyły, a tego questa mówię, dobra, nudzi mi się, nie chce mi się już tych pająków tutaj bić, to zrobię sobie tego questa, bo wiedziałem, że jest ten knife, mówię, tego knife'a sobie sprzedam. A nie mam many tej, a ja chcę strzelać. Dobra, idziemy się regenerować. No i patrzę, oprócz tego, co się spodziewałem, kryształków, jeszcze 3000 shotów. Także tutaj też poratowało trochę mój budżet, bo nie muszę shotów na razie jeszcze kupować, nie?